Trzecia edycja konkursu piosenki angielskiej odbyła się dziś w Szkole Artystycznej w Ełku. W wokalne szramki stanęło 16 uczennic ełckich szkół podstawowych. Śpiewały one piosenki o tematyce zimowej. Wśród dzisiejszych wykonawczyń były takie, które mają szansę na wielki sukces, mówi Anna Karpienia, organizator konkursu. Bardzo się cieszę, że dzieci są takie rozśpiewane i tak chętnie biorą udział w konkursach. Wiadomo, to jest olbrzymi stres dla dzieci oraz dla opiekunów również, żeby przygotować i żeby wystąpić. Są takie osoby, które biorą udział drugi lub trzeci raz w naszym konkursie i ja widzę, że z roku na rok po prostu coraz bardziej się rozwijają i muzycznie, i językowo. No i myślę, że co najmniej dwie dziewczynki mają szansę na to, żeby w przyszłości zaistnieć na scenie nie tylko ełckiej. W skład trzyosobowego jury weszli Monika Tyszkiewicz, Joanna Porucznik oraz Marcin Pyciak. Głównymi kryteriami, na które zwracali uwagę, były walory wokalne, poprawność językowa oraz interpretacja utworu. Pomimo młodego wieku uczestniczki wykazały się bardzo dobrą znajomością języka oraz niesamowitą muzykalnością, mówi Anna Porucznik, członek jury. Dzieciom w tak młodym wieku ciężko jest śpiewać w języku obcym, bo nie jest to ich język ojczysty, prawda? I bardzo, bardzo ciężko jest takim dzieciom zaśpiewać w sposób czysty w języku angielskim. Dla nich jest to stresujące, bo nie dość, że śpiew przed publicznością, to jeszcze język obcy, ale poszło im świetnie. Najczęściej powtarzającym się utworem podczas dzisiejszego konkursu było Let It Snow. Ten właśnie utwór przyniósł szczęście Barbarze Grzesiuk ze Szkoły Podstawowej nr 4, która zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce przypadło Magdalenie Kruszewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 9, a trzecie zajęła Amelia Borucińska z ełckiej czwórki. Zwyciężczyni nie kryła zadowolenia z wygranej. Naprawdę niesamowicie. Jestem pod wielkim wrażeniem, że udało mi się wygrać. W tamtym roku akurat nawet wyróżnienie nie dostałam. Jestem bardzo zdziwiona i zadowolona. To tak podniosło mnie na duchu i na pewno będę śpiewała dalej. Podczas konkursu gościnnie wystąpił Piotr Karpienia.